Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o przeglądzie rokowania 2021 z panią Agnieszką Siewiereniuk, liderką kultowego białostockiego zespołu POST. Chciałam sama zabrać mikrofon, ale nie udało mi się, dostałam go po prostu z powrotem. Dzień dobry, Agnieszka Siewiereniuk-Macierowska i portal Dzień Dobry Białystok. Jesteśmy w Podlaskim Instytucie Kultury, bo właśnie będziemy rozmawiać o rokowaniach. To jest prawda, co powiedział pan Artur Szydłowski, bo ja kiedyś grałam w zespole rockowym, akurat nie na gitarze basowej. To jest, tak wygląda gitara basowa, tak? Ma 4 struny, trochę posklejana, ale ponoć działa. Ja grałam na gitarze elektrycznej, byłam szarpi drutem, przyznaję się, bez bicia. I sama kiedyś też właśnie to były takie początki, że ze swoim zespołem startowaliśmy w przeglądzie rockowym, on się wtedy inaczej nazywał, to była wtedy chyba Wiosna Muzyczna, a teraz Białostocka Wiosna Muzyczna, a teraz mamy rokowania i robi to, czy organizuje w zasadzie Podlaski Ośrodek Kultury, Podlaski Instytut Kultury. No właśnie, gitara do ręki i już się myli. No ale to tak jest. Rock and roll, a jak? W każdym razie teraz zbieracie zgłoszenia do tego przeglądu. Ja tylko powiem ze swojej strony. Zanim oddam głos panu Arturowi, bo jak myśmy startowali właśnie w podobnym przeglądzie, właśnie wtedy na tej Wiośnie Muzycznej, no to nam się bardzo to opłaciło, bo później mieliśmy kilka koncertów, nam się udało zorganizować i nawet przyszli ludzie i nas słuchali i nawet się bawili i tańczyli. Także, później powiem resztę. Na razie pan Artur powie, kiedy można się zgłaszać i co trzeba zrobić, żeby właśnie tak prawidłowo wysłać to zgłoszenie. Zgłaszać można się już, można zgłaszać się tak naprawdę od kilku dni, a zgłaszać się można do dnia 10 kwietnia 2021 roku i myślę, że to jest jeszcze sporo czasu na to, żeby przysłać do nas demo, przysłać do nas wypełnione dokumenty i po prostu wziąć udział w tegorocznym przeglądzie. Rokowania 2021, 6. edycja już będzie przed nami. No i mam nadzieję, że będzie lepsza niż ubiegłoroczna. Ubiegłoroczna była lepsza niż poprzednie, więc kontynuujmy tą tradycję. 10 kwietnia może skończy się lockdown, przynajmniej takie są nadzieje, bo do 9 ma trwać, zobaczymy co będzie dalej, więc 10 to jest dobra data na ten moment, chociażby pod tym względem. Ale tak, chwilę jeszcze wrócę w zasadzie, zajrzę do tej poprzedniej edycji, do rokowań tych jakby z ubiegłej edycji, bo tam wystąpiło dużo zespołów i właśnie teraz powiedzieć o tych korzyściach, bo było dużo koncertów, było dużo muzyki. No i gdzie? Bo to jest ważne. Wbrew pozorom ubiegły rok trudny, jak wiadomo, dla wszystkich, którzy pracują w branży koncertowej, eventowej, którzy też występują na scenach. Nam się jednak wszystko udało, co prawda z drobnymi przesunięciami, z kombinacjami, z terminami, natomiast udało nam się zrobić naprawdę wiele koncertów, tak jak pani powiedziała, 4 przesłuchania powiatowe bodajże, 2 półfinały i finał jako pierwsza impreza w strefie żółtej, wtedy na jesieni i ostatnia w sumie chyba impreza z publicznością w Białymstoku. Także rokowania dały sobie radę po prostu i jakby wykonaliśmy cały plan od początku do końca. No teraz dla muzyków jest trochę trudniej, bo wiadomo, tak nie ma gdzie grać, nie ma gdzie występować, a to jest właśnie taki moment, że jest gdzie się pokazać, bo te utwory mogą być słyszane przez mieszkańców województwa podlaskiego na antenie Polskiego Radia Białystok, bo to tam właśnie są prezentowane. Jak to wygląda? Czy tam tylko są prezentowane ci jakby te utwory, czy też te zespoły, które były najlepsze, czy wszyscy? W tej chwili, jeśli chodzi o Radio Białystok, naszego partnera strategicznego, sytuacja wygląda tak, że w tegorocznej edycji Radio Białystok przyznaje standardowo swoją nagrodę w postaci koncertu na żywo w studiu Rembrandt, transmitowanego na antenę. I ten koncert jest wygraną dla zespołu, dla artysty, którego wybierze jury pracowników radia i po prostu wskazują oni zespół, który zagrał u nich ten koncert. Natomiast dodatkowo w tegorocznej edycji radio postanowiło ufundować jeszcze jedną nagrodę ze swojej strony. I tą nagrodą jest właśnie automatyczny awans zespołu, który zajmie pierwsze miejsce w rokowaniach, do festiwalu Radia Białystok, do niebieskiego mikrofonu Polskiego Radia Białystok. Ten awans jest po prostu z automatu dla zespołu, który wygra rokowania. Nie przechodzą już eliminacji, tak jak wszystkie inne grupy zgłoszone do niebieskiego mikrofonu, tylko wchodzą automatycznie już do finału niebieskiego mikrofonu. Natomiast utwory, które są prezentowane na rokowaniach, z tego co mi wiadomo, są prezentowane nie tylko na antenie Polskiego Radia Białystok,
Białystok, bo obserwuję od kilku miesięcy chociażby, że czołówkę listy przebojów kultowej Akadery po prostu okupuje ekipa z kilku ostatnich edycji rokowań. Są to zespoły, które od kilku miesięcy cały czas wymieniają się na pierwszym, czwartym, drugim, trzecim miejscu i dają tam sobie znakomicie radę. Głosami słuchaczy po prostu cały czas są na tej liście i te ich utwory są słuchane i są grane, prawda? Tutaj Akadera, naprawdę muszę przyznać, ma bardzo duże zasługi dla muzyki takiej lokalnej, dla twórców lokalnych, bo oni faktycznie puszczają bardzo wiele utworów naszych tutaj rodzimych zespołów. Ja jeszcze będę informowała, już było trochę informacji na stronie Dzień Dobry Białystok na temat przeglądu rokowania tegorocznej edycji. Ja jeszcze będę o tym na pewno też dalej informować, bo warto skorzystać z takiej okazji. Ja mogę przyznać się bez bicia, że kiedyś ze swoim zespołem właśnie po jednym z takich przeglądów, ale nie powiem gdzie, sobie odszukajcie, kto będzie chciał, dostaliśmy się jako zespół na festiwal do Węgorzewa, bo wtedy był. Więc zagraliśmy naprawdę na dużej scenie. Mogę przypomnieć tylko taką rzecz, że jak wyszłam wtedy pierwszy raz, zobaczyłam przed sobą tłum 15 tysięcy ludzi około. To zrobiło mi się zimno, gorąco, swędząco, pachnąco, wszystko naraz. Kolanka się ugięły? Wszystko się ugięło, a basistę musieliśmy wyprowadzać na siłę na scenie. No bo jak się grało właśnie takie koncerty lokalnie na, no nie wiem, na 200-300 osób nawet się zdarzało, ale kiedy człowiek wychodzi na otwartą przestrzeń, gdzie jest ta duża scena i raptem widzi 15 tysięcy, to jest szok. Ale daliśmy radę, tak jak daliśmy, więc chociażby z tego względu, że są takie wrażenia i to się tego nie zapomina. Warto brać udział w takich przeglądach. Nam się udało. Mam ze sobą fantastyczne doświadczenie. Będę je pamiętała do końca życia. I nie tylko ja, bo chłopaki ode mnie z zespołu też. To jeszcze wam coś powiem. Byłam jedyną z dziewczyną w tym zespole i nie śpiewałam. Grałam na gitarze elektrycznej. Więc też się wyróżnialiśmy. I no, kto teraz się zgłosi? Rzecz nie śpiewa. Tak, właśnie to była niespotykana rzecz. Na festiwalu w Węgorzewie jeszcze powiem. Dostałam nagrodę dla najlepszej gitarzystki tego festiwalu, ale byłam jedyna, więc... Gratuluję Węgorzewu, potężny festiwal w tamtych latach, także naprawdę pozazdrościć. Ale byłam jedyną gitarzystką, więc wyróżnienie mi się po prostu należało jako dla najlepszej, gdyż byłam jedyna. I chociażby właśnie dla takich rzeczy warto brać udział w przeglądach, takich jak rokowania. No, może także... o nagrodach i o korzyściach, jakie płyną z występu na rokowaniu. To powiedzmy, bo to ważne. No cóż, przede wszystkim to, co wszystkich na pewno bardzo cieszy i co dopinguje, czyli nagrody w finale. Nagrody w finale, czyli nasze pierwsze trzy miejsca z nagrodami pieniężnymi, 5 tysięcy za miejsce pierwsze, 2500 zł za miejsce drugie i 1500 zł za miejsce trzecie. Dodatkowo, tak jak powiedziałem, te nagrody naszego partnera Radio Białystok. Natomiast powiem, tutaj zdradzę troszeczkę naszej takiej maleńkiej tajemnicy, że już pojawiają się pewne sygnały o dodatkowych jeszcze gratyfikacjach, pojawiają się kolejni partnerzy, można powiedzieć sponsorzy, którzy proponują w ramach współpracy i w ramach tego, że po prostu chcą wspierać rokowania, chcą wspierać podlaskich artystów, muzyków rockowych, proponują ze swojej strony po prostu dodatkowe nagrody, które będzie można prawdopodobnie wygrać jeszcze w rokowaniach. Na razie mogę tylko zdradzić tyle, że na pewno mamy gwarancję na dodatkową nagrodę w postaci nagrania singla w studiu, w profesjonalnym studiu po prostu w warunkach studyjnych. I to artysta, który to będzie mógł zrobić, wybierze po prostu przedstawiciel tego studia, które funduje tą nagrodę, ale na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, nie mogę zdradzić nazwy, ani tego, kto to po prostu przygotowuje. Natomiast jesteśmy jeszcze w trakcie rozmów z kilkoma innymi sponsorami i być może nagrody w podobnej postaci, jak też w postaci rzeczowej, być może uda nam się jeszcze uzyskać dla uczestników naszych rokowań, ale to na razie po prostu nie zapeszajmy, zostawmy to czasowi. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to będziemy mieli po prostu dużo więcej atrakcji w postaci nagród w tym roku niż w poprzednich latach. I myślę, że to jest bardzo takie zachęcające dla młodych artystów, dla młodych muzyków. No oprócz tego to co powiedziałaś, czyli granie na koncertach, no w tych czasach ostatnio Krecha, która zagrała u nas po przerwie tej koncertowej spowodowanej obostrzeniami, no mieliśmy tylko możliwość wpuścić 75 osób publiczności, natomiast dla chłopaków zespołu zagranie chociażby przed 75 osobami jako pierwsi w Białymstoku, gdzie jeszcze nikt nie grał przed publiką od kilku miesięcy, po prostu wyszli i powiedzieli,
człowieku, jak to fajnie znowu wyjść, jak to fajnie znowu zagrać. No a my szykujemy takich koncertów trochę więcej niż jeden i myślę, że wzorem ubiegłego roku uda nam się po prostu zrealizować. No, taką mam wiarę, takie mam nadzieję i myślę, że jeżeli wszyscy będziemy w tym kierunku dążyć, to dobrze wykorzystamy czas i uda nam się te rokowania przeprowadzić tak jak i ubiegłoroczne. Mamy nadzieję, że koronawirus sobie pójdzie, przyszła wiosna, koronawirus precz, a ja w międzyczasie odkryłam nowe zastosowanie gitary basowej. Patrzcie, jak fajnie podtrzymuję rękę z mikrofonem. Ręka nie boli. Dziękuję panu Arturowi Szydłowskiemu z Podlaskiego Instytutu Kultury. Oddam mikrofon, niech się pan pożegna, ja pójdę poćwiczyć na gitarze basowej. Dziękujemy pani Agnieszce za uwagę i zapraszamy na rokowania z nowym projektem Agnieszka Siewiereniuk na gitarze basowej. Natomiast państwu również serdecznie dziękuję, a artystom, rock'n'rollowcom przypominam, do 10 kwietnia czekamy na wasze zgłoszenia tutaj w Podlaskim Instytucie Kultury na rokowania 2021. Przysyłajcie nagrania, przysyłajcie zgłoszenia. Czekamy do 10 kwietnia.